Jerzy Sztur to nie tylko jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, ale także reżyser, który może poszczycić się naprawdę autorską drogą i autorskimi tytułami. Zamierzam Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z nich. Dzisiaj ja nie wytrzymam te 5 lat, ja wyjadę! A jedź w cholerę! Historie miłosne, film z 1997 roku. Film, który był pokazywany z nagrodami i z wyróżnieniami na festiwalu w Wenecji, a także otrzymał nagrodę krajową na festiwalu w Gdyni w 1997 roku. Jest to film, który od samego początku ma niezwykłą dedykację dla Krzysztofa Kieślowskiego. Jeśli cofniemy się do dziejów historii polskiego kina, rzeczywiście ta współpraca między Krzysztofem Kieślowskim a Jerzym Szturem wpisała się jako coś stałego i niezwykłego. Od amatora, aż po spokój, aż po dekalog 10 czy 3 kolory biały. Historie miłosne to popis aktorski Jerzego Sztura, który za sprawą kostiumu, języka, a także odpowiedniego chodu sprawia, że każda z tych postaci naprawdę wydaje nam się różnorodna, a jej historia autonomiczna i zapominamy tak naprawdę, że w każdej z nich występuje Jerzy Sztur. To ty do mnie razem z nią przyszedłeś. Film przedstawia możliwe 4 losy, tytułowe też Historie miłosne, 4 mężczyzn pochodzących z różnych środowisk i przedstawiających różne role społeczne. Czy będą w stanie postawić w swoim życiu na uczucia? Czy będą w stanie złamać dane wcześniej przysięgi, jak chociażby pułkownik czy ksiądz, aby jednak w ich życiu pojawiła się sprawiedliwość? Dlaczego? Sztur, niczym Kieślowski w dekalogu, stawia bardzo ważne etyczne, moralne pytania dotyczące nas jako ludzi, natury, uczuć, takiej filozofii, otwarcia się na drugiego człowieka, który ostatecznie wydaje się być w tym rozrachunku najważniejszy. A mógłby Pan dla tej kobiety coś poświęcić? Taką postacią, która w tym filmie wybija się na pierwszy plan, to postać inkwizytora w tej roli Jerzy Nowak, który między innymi zagrał z Jerzym Szturem w filmie Amator Krzysztofa Kieślowskiego. To przed nim spowiadają się właśnie ci nasi bohaterowie, którzy niemalże tak jak w przypadku przedstawiają się po raz kolejny ze swoimi różnymi dylematami i losami. Nie będziesz nigdy wiedział, komu pomagasz, kto to wykorzysta, przeciwko komu pracujesz. Tak jak teraz nie wiedziałeś. Historie miłosne, wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że bronią się do dziś jako jeden z bardziej oryginalnych filmów polskich lat 90., kiedy to tak naprawdę nasza kinematografia była rozstawiona między bardzo silnymi, męskimi historiami pokroju Psy Pasikowskiego, ale z drugiej strony też takimi historiami, które rozliczały nas już z tej pierwszej fascynacji kapitalizmem w bardzo równie brutalny sposób, jak chociażby Dług Krauzego. Wie pan, jaka publiczność? No, trzeba walczyć, mój drogi. W filmie Jerzego Sztura był powiewem świeżości, kinem środka, który pokazywał, że można być zarazem w tej historii w sposób rozrywkowy, dlatego że jest to oczywiście komedia, ale z drugiej strony też mamy w subtelny sposób pokazane różne elementy, które pokazują nam refleksję na temat ówczesnej Polski. Koniec już? Tak, pańska rola już skończona. Dziękuję. W kolejnych odcinkach naszego vloga z pewnością warto będzie przyjrzeć się innym filmom Jerzego Sztura, ale na ten moment polecamy Wam Historie miłosne, czyli film, który ugruntował autorską pozycję Jerzego Sztura, pokazał nie tylko świetnego aktora, świetnego reżysera, ale także filozofa polskiego kina.